Witam bardzo serdecznie, jest to oczywiście Kroxy CSGO Skinsik. Dzisiaj, no ja jestem prosty chłopak, widzę limitowane szynki, to mówię, no dla widza dzisiaj taki film będzie, zlimitowany szynek. Generalny design tych szynek bardzo ładny, podoba mi się bardzo. Jeśli chodzi o CSGO Skinsa, to zawsze byłem właśnie fanem tych, właśnie tego designu tych szynek. No jak to po prostu pięknie wygląda, no to ja nie mam pytań. Szynek za 150 zł najdroższa, najtańsza za piątaka, więc no możemy zobaczyć, że tutaj przeróżne są kategorie cenowe, jeśli chodzi o skrzynki, więc jak chcesz gość sobie wpłacić, oczywiście 18 lat masz, to pewnie coś znajdziesz dla siebie w oczywiście swojej kategorii budżetowej, że tak powiem. Jak chcesz oczywiście 10% więcej zyskać i 2,50 dla nowych użytkowników, no to logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz sobie, zaraz ci pokażę gdzie, i wpisujesz kodzik Kroxy. Klikasz sobie tutaj doładuj i tutaj możesz sobie kod wpisać przez 2x 10% więcej do każdej płaty. Kodu możesz używać dowoli. Lecimy jeszcze raz tą szyją, to jest jak mniemam, no 3% na profit i w końcu tutaj awupka nam leci za 25 zł prawie, że więc bardzo spoko. Generalnie przypomnę, że pod każdym filmem z CSGO Skinsa... Ojej! Ja myślałem, że to przejdzie dalej, dobra. To zajebiście! 300 zł przypomnę, tylko że 15 zł, czekaj, za 3 skrzynki 15 zł. No póki co, naprawdę bardzo sympatycznie. Przypomnę, że pod każdym filmem z CSGO Skinsa do wygrania skin za 10-15 zł. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzach napisz, oczywiście dąż na Discorda, udostępnij film i no użyj kodu Kroxy na CSGO Skinsie jako osobą pełnoletnią jesteś. Ostatnio to była skrzynka Lucky Huntsman Case. Przechodzimy sobie teraz na skrzyneczkę inną za 12,50. Mamy tutaj... No też taki low procentik, a to jest to, co Kroko lubi najbardziej. No ktoś tutaj ewidentnie ogląda filmy i wie, jakie tutaj skrzynki dla pana prowadzącego przyszykować. No tutaj niestety, no, mamy graffiti, które wskazuje na to, żebym się chyba popłakał. Tak też zrobię, jak nie wyciągnę z tej skrzynki żadnego tutaj fajnego skinka. No jest tutaj na pewno kosa na 0,8%. Czy to jest dużo? No kurczę, idzie to trafić, nie? To jest wbrew pozorom, to nie jest jakoś mega mało. Mam tutaj 0,7 na Behind Dust i 0,8 na Redline'a. No myślę, że jak najbardziej tutaj możemy się pokusić, żeby coś trafić. Ale to, jeśli to są wszystkie skrzynki w takiej właśnie, na takiej zasadzie, że jest jakiś low procent. Aha, no zajebiście, no i to mi się właśnie podoba. 1000 zł do przodu, no coś czuję, że to może być w końcu odcinek, gdzie faktycznie uda nam się bardzo ładnie zarobić. Zobaczmy tutaj, Lucky Gamma Case, no tutaj chyba też właśnie, no są te low procent, no bo sama nazwa skrzynki wskazuje. No nie, no ja jestem fanem generalnie takich rzeczy. 0,7% na kosę, no ale no to ta skrzynia za 150 zł stary, to musi być naprawdę jakaś dokokszona chyba. W sensie tam item specjalny, to, no to nie wiem, no White Lotus może niekoniecznie, no ale zobaczymy zaraz. Złoty 0,5 dostajemy, jak nie udaje nam się nic z tej skrzynki trafić. 75 zł, więc to już jest no ciut większy wydatek, ale mamy zapas budżetowy bardzo spory, mamy jeszcze ponad 4000, udało nam się kosę zdobyć za ponad kafla. Mam teraz 5-7 za 300 i na taki 5-7 zwraca nam zaledwie, no, 3-4 takie otwarcie chyba, więc no, to jakieś mega takie, wiesz, mega wow nie jest. Spróbujmy jeszcze kilka razy tą skrzynkę, no do momentu, aż trafimy, że tak powiem, cokolwiek, bo, no póki co, wydaje mi się, że ta skrzynia tutaj sobie radzi najgorzej. No jest 5 cent, 182 zł. No dobra, no jeszcze z kilka razy dla widza zakręcę. Ale to tak, wiesz, z ręką na sercu jeszcze zakręcę ją z dwa razy. Patrz. Raz i dwa. Bo ja czasem mam problem z liczeniem, wiesz o co chodzi. Idziemy na kolejną skrzynkę, jaką jest Lucky M9 Case. No czyli tutaj M9 będzie 50 zł, ale to jest 1% zaledwie. No jakby tę M9 dało nam się tutaj ukąsić, że tak powiem, z tej limitowanej skrzynki, no to byłoby naprawdę przesympatycznie. No ale, kurczę, no 1%, 150 zł wydajemy na 3 takie otwarcia, więc to jest, no naprawdę, kurczę, wydaje mi się, że jest to do zrobienia, tak? Ale kwestia teraz, ile byśmy musieli wydać na taką skrzynkę, biorąc pod uwagę, że zostało nam zaledwie już 2500 zł, a no jeszcze bym sobie otworzył troszkę tamtej skrzynki najdroższej. No tutaj ten The Empress nam zwraca z 300, więc to nie jest jakoś mega dużo. No chyba żeby jakiś Factory New poleciał, no to wtedy 800. No jakiś to pieniądz zawsze jest. No dobra, zostało nam 1400 zł. Myślę, że... Kurczę, i teraz pytanie. Ja chcę zobaczyć, jak ta skrzynia wygląda. No właśnie, jest tutaj ten White Lotus, jest tu White Lotus. Są tu rękawice, jest Fire Serpent, no ale co ja bym chciał zrobić, stary? Mam pomysł, może pójdę po prostu na Case Battle. Pójdę po prostu na Case Battle i
wrzucę tą skrzynkę limitowaną na te bitwy. Myślę, że kurczę, jest to fajne urozmaicenie. To będzie bitwa taka, wiesz, na koniec. 9 skrzynek, koszt bitwy 1350 zł. Weźmy może na 3 boty. Bierzemy tryb standardowy. No i lecimy, stary. No kurczę, jakby udało nam się tutaj zdobyć te skrzynki, jakiś ten item, to by było naprawdę sympatycznie. Jest kolejny bot w ogóle tutaj dodany. Bot Rosso, więc go sobie dodamy. Mam nadzieję, że uda mi się coś wyciągnąć z tego, bo jeżeli jakiś bot by trafił, jakiegoś White Lotusa albo Fire Serpenta, no to nie wiem, no ja bym się chyba popłakał, no przysięgam. No ale póki co tutaj, że tak powiem, no niebieskie życie, że tak powiem, ze złotą naklejką salut. Tutaj kolejne otwarcie, które totalnie nic nam nie zmienia, no jeżeli tak ta bitwa ma wyglądać do końca, no to kurczę, no coś średnio tutaj widzę potencjał na zarobek. No ale taki Fire Serpent definitywnie, no jedno otwarcie tutaj, stary, zmienia wszystko, to jest to, na co liczymy. Trochę tych procentów mamy na te najlepsze itemy, no przypominam, że mamy Fire Serpenta, mamy Rękawice i mamy White Lotusa, więc to aż tak mało takich, wiesz, realnych szans na zdobycie czegoś drugiego, no takich małych szans nie ma. No ale zobaczmy, bo została w tym momencie ostatnia skrzynia i czy ja zakończę odcinek z budżetem 47 zł? Przekonamy się w tym momencie. No niestety, no tutaj kurczę, 9 razy 3, 27 skrzynek. 27 skrzynek i niestety żaden item specjalny. No cóż, no tak czasem bywa. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeszcze tutaj sobie dziabnę na koniec. No nie mam 50 zł, ale sobie Lucky Gamma otworzę. Może akurat coś poleci. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Przypominam, chodzi Croxy 10% więcej do każdej wpłaty, jak jest rzeczywiście są pełnoletnią. I co? Ja się z wami żegnam. Widzimy się dzisiaj jeszcze albo jutro. Elo!